żebyśmy przyjęli w głosowaniu jak najszybciej tę decyzję o waloryzacji 500+. Cześć, mamo. A cześć, cześć, kochani, cześć. Siadaj, siadaj. Co oglądasz? A wiesz, Tusk zaprasza na marsz 4 czerwca. Chyba się pijo. Do Tuska? Rząd chce zabrać mamie pieniądze i już teraz rozdać na 800+. No wiesz, te pieniądze są ludziom potrzebne. Przecież wy wiecie, ile wszystko teraz kosztuje. A kosztuje, kosztuje, bo PiS przez lata napędzał inflację. Całą swoją politykę oparli na dodruku pieniądza, rozdawnictwie i podwyżkach podatku. A Tusk chce zrobić teraz dokładnie to samo. Ale jak to? Tak to. Przecież Platforma walczy z PiS-em. Kaczyński i Tusk się wręcz nienawidzą. No może i się nienawidzą, ale programy mają te same. Jak PiS rzuciło hasło kredyt 2%, Platforma od razu powiedziała kredyt 0%. To jest licytacja za nasze pieniądze. Snuś, no ale to chyba dobrze. Tak czekacie na ten kredyt, żeby wreszcie mieć coś swojego. Czekamy i się doczekać nie możemy. Właśnie przez takie pomysły, które podnoszą ceny kredytów. Ale więcej też zarabiacie. No zarabiacie więcej. No i co z tego, skoro większość tego, co zarobię, zabiera mi państwo w podatkach i pożera inflacja? Najpierw nam zabierają, a potem chcą nas kupić kolejnym socjalem. My sami lepiej wiemy, na co wydać nasze pieniądze. Ale to Tusk powiedział, że jak wygra wybory, to kwota wolna od podatku będzie 60 tysięcy. Mamo, on rządził 8 lat i podwyższył kwotę wolną od podatku tylko raz i to o 2 zł na jakieś śmieszne 3091. Nikt normalny mu w to nie uwierzy. Chyba rzeczywiście macie rację. Między PiS-em a Platformą nie ma żadnej różnicy. Tylko na kogo głosować? Na tych, co jeszcze nie rządzili.